coraz więcej takich szczegółowych pytań. Myślę, że teraz bardzo dobrym momentem jest to, że pani Magdalena Kapłan, pani doktor Magdalena Kapłan, tutaj pierwszy wykład nam zaprezentowała, zakładanie przydomowej winnicy. Pani Magdalena prowadzi również swoją winnicę, pani Szubice, która jest wyjątkowa, jeśli chodzi o nasze stowarzyszenie, dlatego poprowadzi też sprzedaż certyfikowanych sezonowych winorośli. Więc oprócz tego, że przedstawi nam teraz swoją winnicę, winnicę pani Szubice, to powiem Państwu bardzo wiele na temat tego, jak tą winnicę założyć. Wszystkie te pytania, które Państwo teraz mieliście, myślę, że zostaną rozwiane przez panią Magdę teraz podczas wykładu. Zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z racji tego, że jako pierwsza została zaprezentowana ta część referatowa, wykładowa, więc może zaczniemy od takich elementarnych informacji na temat uprawy winorośli, czy możliwości uprawy winorośli w naszym klimacie. Gatunku, który w ostatnich latach cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Zarówno uprawa, zakładanie winnicy, jak i również wyrób wina gronowego. Prekursorem, niewątpliwie prekursorem tej całej winnej zadymy jest pan Roman Myśliwiec z Jasła, który od wielu lat uprawia, promuje, propaguje i udowadnia, że uprawa winorośli na warunkach Polski jest możliwa i wyrób wina gronowego dobrej jakości jest również możliwy. W skali globalnej winorośl jest gatunkiem o największym znaczeniu gospodarczym. Na 7,5 miliona hektarów uprawiono winorośl na świecie. Ponad 41% wszystkich owoców zbieranych na świecie zbieranych jest w Europie. 55% z wszystkich owoców przeznaczamy na wyrób wina. 35% to owoce deserowe, świeże, konsumpcyjne, 8% to surowiec do wyrobu rodzynek, pozostała część to przede wszystkim soki. Jak wygląda Polska na tle świata na tle globalnym? W Polsce ta uprawa winorośli cieszy się coraz większym zainteresowaniem, ale tych winnic jest mało, cały czas jest za mało. Szacuje się, że obecnie mamy 800 hektarów. W Polsce jest około 1000 winnic, a w 2014 roku do obrotu zostało wprowadzonych 500 000 butelek wina gronowego polskiej produkcji. Także ta uprawa rozwija się, aczkolwiek ta powierzchnia jest jeszcze mała. W Polsce dominują przede wszystkim winnice małe, do powierzchni 0,5 hektara. Także ta produkcja, ta uprawa tego gatunku jest bardzo silnie rozdrobniona. Tutaj mamy mapę, na której został wytyczony obszar, potencjalny obszar uprawy winorośli. I na południe od linii wyznaczonej przez takie miejscowości jak Lublin, Warszawa, Płock, Toruń, Poznań, Szczecin, oczywiście eliminując tereny podgórskie, ta uprawa może mieć miejsce z dobrym powodzeniem i z dobrym skutkiem. Pomimo tego, że areał powierzchni winnic jest niewielki, w naszym kraju mamy kilka regionów winiarskich. Pierwszy o najdłuższej, najbogatszej tradycji, to jest region zielonogórski, następnie dolnośląski, małopolski, podkarpacki, lubelski z winnicami małopolskiego przełomu Wisły i winnicami roztoczańskimi oraz mały region sandomierski. Dlaczego taki mały? Ponieważ granice tego regionu wyznacza niejako wyżyna sandomierska, ale region sandomierski ma bardzo duży potencjał i możliwości, przede wszystkim termiczno-klimatyczno-siedliskowe. Dzisiaj się Państwo o tym przekonacie, próbując młodego wina. Naprawdę wyżyna sandomierska jest idealna do uprawy winorośli. Zanim zdecydujemy się na uprawę winorośli, bo generalnie winorośl jest gatunkiem ciepłolubnym, winorośl jest gatunkiem kapryśnym, chimerycznym, bardzo wrażliwym na wszelakie niedogodności, jakieś niedogodne warunki klimatyczne, glebowe. Generalnie bardzo, no może nie bardzo, ale trudny gatunek, ale praktyka pokazuje, że z dobrym skutkiem możemy winorośl uprawiać. Przede wszystkim w pierwszej kolejności, zanim
zdecydujemy się na uprawę winorośli, powinniśmy przeanalizować klimat, następnie wybrać odpowiednie siedlisko i następnie do siedliska, do miejsca, w którym będzie założona winnica, dobrać odpowiednie odmiany, sposób prowadzenia i szereg innych czynników, które pokrótce, ponieważ nie sposób tych wszystkich informacji przekazać w ciągu pół godziny, postaram się Państwu przekazać. Przede wszystkim warunki klimatyczno-siedliskowe. Dlaczego takie są istotne przy uprawie winorośli? Ponieważ one bezpośrednio wpływają na wzrost, klonowanie krzewu winnego, ale przede wszystkim są odpowiedzialne za jakość wina. To warunki klimatyczno-siedliskowe. Lokalizacja samej winnicy będzie wpływała na jakość wina. Takim czynnikiem klimatycznym, który bierzemy pod uwagę przy uprawie wszelakich gatunków, jest długość okresu wegetacyjnego, ale w przypadku winorośli nie do końca ten parametr się sprawdza. W przypadku uprawy winorośli warto zastanowić się nad termicznym okresem wegetacji winorośli. To jest okres, w którym średnia dobowa temperatura jest równa 10 lub powyżej 10 stopni Celsjusza. Dla porównania tutaj mamy Zieloną Górę, 180 dni wynosi termiczny okres wegetacji winorośli. W Szampanii mamy 192. Warto, zanim zdecydujemy się założyć winnicę, przeanalizować taki czynnik klimatyczny, termiczny, jak suma aktywnych temperatur. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że czynnik niewiele nam mówi, ale to jest jeden z podstawowych czynników, ponieważ jest to suma ciepła, jaką potrzebuje dana konkretna odmiana do tego, żeby móc wydać owoce o odpowiedniej jakości. Przyjmuje się, że odmiany wczesne w całym sezonie wegetacyjnym potrzebują od 2 do 2200 stopni Celsjusza w całym sezonie wegetacyjnym, a późne odmiany powyżej 2900 stopni Celsjusza. Tutaj mamy taką mapkę, która pokazuje nam te najcieplejsze rejony w okolicy Krakowa i niewątpliwie tutaj Dolny Śląsk, Zielonogórskie również. Te warunki termiczne jak najbardziej sprzyjają uprawie odmian późnych. Na tej mapce widzimy, że rejonu sandomierskiego nie ma Wyżyny Sandomierskiej. Ale to tak do końca się z tym nie zgadzam, ponieważ warunki termiczne zostały bardzo szczegółowe dla Wyżyny Sandomierskiej opracowane. Opracowywaliśmy to w Instytucie Meteorologii i okazuje się, że na Wyżynie Sandomierskiej w dobrych lokalizacjach możemy śmiało uprawiać odmiany późne, ponieważ średnia dziesięciolecia pokazuje nam, że ta wartość, ta suma aktywnych temperatur jest ponad 2800 stopni Celsjusza. Ale zawsze jest jakieś ale. Należy wziąć pod uwagę, mieć na uwadze to, że rok do roku jest zupełnie inny. I zdarza się, że mamy w jednym roku ponad 3000 stopni Celsjusza, ale trzeba mieć na uwadze również to, że może być ten rok chłodny. Takie lata się zdarzają. Decydując się, wybierając miejsce pod uprawę, pod winnicę, przede wszystkim musimy wybrać odpowiednią lokalizację. W naszej strefie klimatycznej bez wątpienia stoki, skłony są tym miejscem najbardziej odpowiednim na wybór tej uprawy, ponieważ stoki, skłony zapewniają nam spływ, odpływ mas zimnego powietrza w różnych okresach sezonu wegetacyjnego, jak i również zimą. Im bardziej stromy stok, ten odpływ tych chłodnych mas powietrza jest szybszy. Ważne jest, aby na takim skłonie nie było żadnych przeszkód, jakichś starych drzew, zadarzeń wysokich. Takie przeszkody, które umożliwiają spływ tego powietrza, należy usunąć. Nachylenie stoku. Jak strome stoki? Im bardziej stromy stok, tym mamy
osiągamy wyższe parametry, możemy osiągnąć wyższe parametry termiczne, również mamy lepsze nasłonecznienie, ale z punktu widzenia praktycznego stoki o nachyleniu 15% wydawałyby się najbardziej przydatne, ponieważ możemy tutaj mechanicznie zmechanizować całą uprawę. Zbocza 30-40%. No, najbardziej korzystne, ale tutaj istnieje bardzo duże ryzyko erozji, co szczególnie jest widoczne w tej rejonie Sandomierza na glebach o podłożu lesowym. Światło. Najlepszym pod uprawą winorośli bez wątpienia są stoki o wystawie południowej, południowo-zachodniej. Mniej przydatne, ale również korzystne są stoki południowo-wschodnie. Zupełnie nieprzydatne pod uprawą winorośli są zagłębienia terenu, tak zwane zastoiska mrozowe, bez możliwości odpływu tego powietrza. Także w takich rejonach nie powinniśmy w miejscach zakładać winnice. Na jakiej wysokości? Do wysokości 300-400 metrów nad poziomem morza możemy winnice zakładać. Proszę Państwa, dlaczego lokalizacja i wybór miejsca ma takie istotne znaczenie w przypadku uprawy winorośli, szczególnie w naszym klimacie? Ponieważ słyszymy bardzo często, że ma miejsce ocieplenie klimatu. Nie do końca możemy się z tym zgodzić, ponieważ napływ różnych zimnych mas powietrza pojawia się cyklicznie i corocznie. Czasem te spadki są mniejsze, czasem są większe. Należy liczyć się z tym, że w uprawie winorośli i nie tylko w uprawie innych gatunków możemy spotkać się z przymrozkami wiosennymi. Przymrozki wiosenne są bardzo niebezpieczne, ponieważ im bardziej rozwinięty krzew, fazy fenologiczne posunięte do przodu, tym wrażliwość, odporność takiego krzewu jest znikoma. Przy minus 1, minus 2 pędy takie, tak jak tu widzimy, pędy już są zważone i takie pędy na pewno już nic ich nie będzie, one odpadną. Takie pąki w fazie rozwinięcia są bardziej odporne na spadki temperatury. Generalnie, jeżeli mamy o takie zjawisko, jak widzimy na tym zdjęciu, z pewnością nie dojdzie do uszkodzenia tego pąku, ponieważ warstwa lodu na pewno nam zabezpieczy ten pąk przed trwałym i nieodwracalnym uszkodzeniem. Na Wyżynie Sandomierskiej, generalnie Wyżyna Sandomierska, co już wspominałam, ma bardzo korzystne warunki klimatyczne i charakteryzuje się długim okresem bezprzymrozkowym. Zostało to zbadane, stwierdzone, mamy plansze i można się zapoznać z tymi wynikami. Przymrozki jesienne również są bardzo niebezpieczne i często występują. Jeżeli mamy skłony, to te spadki temperatury, te masy zimnego powietrza na pewno spływają. Jeśli chodzi o wytrzymałość takich krzewów jesienią, również ta wytrzymałość jest niewielka. Wytrzymałość liści, minus 3. Jeżeli dojdzie do takiego zjawiska, jak widzimy tutaj na tym zdjęciu, zmrożone liście, to w godzinach południowych te liście zaczynają nam już spadać. I dochodzi do takiej sytuacji, jeżeli uprawiamy odmianę późno, to liści nie mamy, zostają nam owoce. Zostają nam owoce i te owoce niestety już nie osiągną odpowiedniej dojrzałości cukru. Możemy je pozostawić na krzewach po to, żeby lekko je podsuszyć. Wtedy zawartość cukru nieco wzrośnie, ale to jest trudny zabieg i bardzo ryzykowny. Na większą skalę niekoniecznie możemy tak eksperymentować. To w profesjonalnej dużej winnicy jest nie do przyjęcia. Należy liczyć się z tym, że zimą mamy też spadki temperatury. Niesprzyjający kontynentalno-morski klimat może nam uszkodzić nasze krzewy. Oczywiście agrotechnicznie możemy krzewy przygotować do spadków temperatury, ale oczywiście do pewnego spadku temperatury. Możemy zabezpieczać krzewy. Z praktyki wiem, że takie zabezpieczanie agrowłókniną, czyli okrywanie krzewu, niewiele daje. Możemy ściągnąć z krzew
krzew, wszystkie pędy z rusztowania położyć na glebie, przysypać śniegiem, piaskiem. To jest bardzo dobre zabezpieczenie. Ważne jest, aby w pierwszym roku po posadzeniu krzewy obsypać. Przeskoczenie pierwszego roku na drugi jest najtrudniejszy w winnicy. Te pąki są tutaj, ta odporność nie jest na tak wysoka jak u krzewów starszych. W starszych winnicach możemy wyprowadzać łozy zapasowe i je zakopywać, okopywać. Jest to powszechnie stosowane. Kolejnym takim momentem w uprawie winorośli naturalnym jest okres kwitnienia. I tutaj w okresie kwitnienia temperatury, jak i również opady mają istotne znaczenie na to, czy nam te kwiaty zawiążą się, w jakim stopniu i w jakiej jakości będą jagody po tym okresie kwitnienia. W momencie, kiedy mamy kwitnienie, ważne jest, żeby nie było dużej ilości deszczu, mgieł, szaru i niewątpliwie takie skłony, zapewniają nam rotację powietrza i przewietrzanie winnicy. Typy gleby. Jeśli chodzi o wybór gleby, winorośli jest gatunkiem wymagającym, jeśli chodzi o rodzaj gleby. Rośnie na szerokim zakresie pH, czyli od czynu gleby od 5 do 7,2 pH. Oczywiście dobierając odpowiednią podkładkę możemy regulować to pH, ale praktyka ostatnich lat pokazała, że problemy z glebą, z odpowiednim przygotowaniem podłoża ma miejsce w naszym kraju, czyli glebę trzeba przygotować odpowiednio. Obecność większego zbiornika u podnóża w dolnej części skłonu winnicy jest cechą pożądaną, ponieważ jest cechą pożądaną, nie będziemy się już nad tym zagłębiać. Na mapce oznaczone tereny kolorem żółtym, gdzie uprawa winorośli się udaje najlepiej, ale proszę Państwa, to nie znaczy, że na północy naszego kraju nie ma winnic. Są i niektóre spore winnice i dobrze prosperują. Wybór odmiany, kolejny czynnik przy zakładaniu winnicy. Po pierwsze powinniśmy się zdecydować, na co ta odmiana, z jakim przeznaczeniem ma być, w jakim celu chcemy ją wykorzystać, czy jest wytrzymała na mróz, czy jest odporna na choroby, kiedy dojrzewa, wymagania glebowe, płodność i niezawodność w plodowaniu i wartość odżywcza owoców i jakość wina. Mamy bardzo dużo odmian, ponad 50 tysięcy. Z czego tylko niewielki procent nadaje się do uprawy w naszym kraju. Czy uprawiamy odmiany należące do gatunku winorośli właściwej, szlachetnej, europejskiej czy mieszańce? To jest rzecz dyskusyjna. Na początek, jeśli zakładamy winnicę, warto, uważam, zastanowić się nad odmianami mieszańcowymi. Są łatwiejsze w uprawie, bardziej odporne na spadki temperatury, mniej wymagają ochrony chemicznej przed patogenami grzybowymi. Generalnie są prostsze w uprawie. Winifery można z dobrym skutkiem, ale w późniejszym okresie. Osoby, które już na uprawie co nieco się znają. Jakie odmiany? Odmiany przerobowe. Nie będę wymieniała tych odmian, bo naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Odmiany przerobowe z przeznaczeniem na wino. Odmiany deserowe, uprawiane w gruncie, zdjęcia zwierzęce sandomierskiej. Odmiany deserowe na pewno przydatne w gospodarstwach enoturystycznych, turystycznych, agroturystycznych. Na pewno takie owoce znajdą zastosowanie. Ogólnoużytkowe. Jest taka grupa odmian, która nadaje się zarówno do wyrobu wina, jak i do konsumpcji. I tutaj jest Bianka, ta na środkowym zdjęciu. I muszę się przyznać, że w naszej winnicy również Bianka została wykarczowana, także z różnych powodów. Jest to dobra odmiana, aczkolwiek powiem tak, są zdecydowanie lepsze. Lepsze, tak. Mniej zawodne. Odmiany altanowe. Jeżeli mamy gospodarstwo enoturystyczne, to na pewno jakaś forma przestrzenna, przestronna, altana, pergola i tak dalej.
walorami zdobniczymi powinny się takie odmiany cechować. Czyli pięknie się wybarwiać jesienią, owoce powinniśmy z nich zrywać i jeszcze jeden ważny szczegół. Muszą być odporne na choroby i szkodniki, bo w pobliżu domu nie chcemy pryskać takich chodnia. I jeszcze jedno, powinny być odporne na spadki temperatury, bo na wysokich konstrukcjach musi być ten czynnik wzięty pod uwagę. W zależności od pory dojrzewania mamy odmiany wczesne, pierwsza dekada września to odmiany wczesne, średnio wczesne druga i trzecia dekada września oraz późny październik, koniec października czy początek listopada to już te odmiany są dosyć zawodne i ryzykowne w naszej strefie klimatycznej. Odporność na pąki, na spadki temperatury w okresie zimowym mamy odmiany w różnym stopniu odporne. Minus 20 to jest odmiana wrażliwa, a odmiany do minus 25 uznajemy za odmiany odporne. Mamy w tej chwili takie odmiany winorośli, które wytrzymują minus 35, a nawet minus 40 stopni Celsjusza. Choroby grzybowe. Są odmiany odporne, bardziej podatne i są odmiany, które są bardzo podatne na choroby grzybowe. Przede wszystkim mączniak prawdziwy, mączniak rzekowy, szara pleś. Jeśli chodzi o szkodniki, szpeciele, Calepitrimerus vitis również dokucza naszym szkółkarzom i szereg innych chorób. Materiał szkółkarski. Materiał szkółkarski, z jakiego chcemy założyć potencjalnie winnicę. Przede wszystkim, co jest najistotniejsze, sadzonka o długim trzonie korzeniowym, 3-4 pąki, co najmniej powinna zawierać. Sadzonki kopane, sadzonki szczepione na podkładkach lub własnokorzeniowe. Po co szczepimy? Przede wszystkim, żeby uchronić krzewy przed szkodnikiem filokserą winiec, szkodnikiem ciepłolubnym występującym w krajach południowych. To jest rzecz dyskusyjna, czy występuje w naszym kraju, czy nie. Ja się nie spotkałam osobiście i proszę Państwa, na naszych szerokościach geograficznych w Stanach Zjednoczonych krzewy nie są szczepione. Są na własnych korzeniach. I własnokorzeniowe. Tutaj macie Państwo sadzonki zdrewniałe, kopane z gruntu. O takie sadzonki o obfitym systemie korzeniowym. Sadzonki szczepione w doniczkach i sadzonki własnokorzeniowe również w doniczkach. Proszę zwrócić uwagę na te sadzonki. Takie sadzonki krótkie nie nadają się do posadzenia nawet dla działkowców. Sadzonki krótkie z jednego węzła czy z jednego pąka nie są przydatne. Ważne jest, żeby posiadały sadzonki paszport czy świadectwo kwalifikacji. Daje nam to gwarancję zdrowotności materiału. Nie mam paszportu naszego polskiego, to jest bodajże z Niemiec. Paszport. W Polsce nieco inaczej to wygląda, bo produkujemy sadzonki w statusie CAC. Inaczej troszeczkę to wygląda. W momencie, kiedy chcemy założyć winnicę, takie miejsce pod winnicę powinniśmy przygotować co najmniej rok przed planowanym posadzeniem. Ważne jest odpowiednie przygotowanie, odpowiednia agrotechnika. Ważne jest odpowiednie nawożenie winnicy i określenie pH, ponieważ pH, praktyka pokazuje, zbyt zasadowe negatywnie wpływa na wzrost. Rozstawa. Proszę Państwa, rozstawa będzie zależała naszych krzewów od wielu czynników. Odmiany silnie rosnące rzadziej sadzimy, które wymagają form przestrzennych też rzadziej. W Polsce przyjęło się, że wszędzie sadzimy metr co metr, czyli krzew od krzewu co metr, a między rzędami. No, generalnie zasada jest taka, żeby, proszę Państwa, ta rozstawa między rzędami nie była większa, nie była mniejsza niż wysokość tego rusztowania. Czyli jak ma rusztowanie 2 metry, to rozstawa co najmniej 2 metry. Ale rozstawę trzeba dostosować, jeżeli zakładamy dużą winnicę, do sprzętu, który posiadamy. Tutaj zwróćcie uwagę Państwo, że tu jest rozstawa minimalna, zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku. Musimy rozplanować. To są zdjęcia z sadzenia winnicy sandomierskiej u dominikanów. Studenci pomagali i młodzież ze szkół średnich. Najpierw należy przygotować glebę, rozplanować, wykopać otwory i sadzić.
Jeżeli ktoś chce założyć dużą winnicę, może to zrobić w sposób profesjonalny. Są firmy na naszym rynku w Polsce, które robią to w sposób profesjonalny. Proszę Państwa, ważny czynnik przed posadzeniem, szczególnie materiał, który jest sprowadzony z zachodu Europy, trzeba taki materiał uwodnić, który był przechowywany z gołym systemem korzeniowym, pomimo tego, że był dobrze przechowywany, trzeba go uwodnić. Możemy do wody dodać biostymulatory, ale możemy dodać hydrożel. Na skłonach południowych, gdzie jest deficyt, gdzie może wystąpić deficyt wodny, ten hydrożel świetnie się sprawdza. Ja mam w swoim doświadczeniu i wiem, że bardzo dobrze się sprawdza. Ten piękny system korzeniowy musimy przyciąć przed posadzeniem i górę sadzonki też na dwa kąty przyciąć. Możemy sadzić wiosną lub jesienią, doniczkowe przez cały okres. Tak wygląda profesjonalne sadzenie winnicy. Część zdjęć pochodzi z winnicy państwa Głochockich. Oczywiście zmechanizowane, ale też są plusy i minusy. Prusztowanie w drugim roku warto założyć. Należy już założyć. Pierwszy można, ale w drugim już koniecznie. Firmy są do dyspozycji, możemy skorzystać z usług. Mogą to być paliki akacjowe, dębowe, bądź betonowe lub z blachy aluminiowej, popularne w ostatnich latach. To jest już rzecz taka dyskusyjna, estetyczna. To są skrajne. Prowadzenie. Prowadzenie w pierwszym roku jest takie samo, niezależnie od formy prowadzenia, na jeden lub na dwa pędy. Tutaj zwróćcie Państwo uwagę, po posadzeniu mamy trzy pędy i dobrze by było pozostawić jeden, tak jak i w tym przypadku, a tu już widzimy przy pozostawieniu jednego pędu. Zwróćmy uwagę na powierzchnię asymilującą blaszek liściowy. No, z pewnością te rośliny, rozwój systemu korzeniowego będzie obfity. O tym nie będę mówić, ale w przypadku winorośli każdy element budowy krzewu ma swoją nazwę. Czyli nie ma pnia, gałęzi i tak dalej. Czyli jest pień, ramiona wieloletnie, węzły krzewienia, łozy, latorośla, pasierby. Takie jest nazewnictwo poszczególnych elementów budowy. Nie będę o tym mówić. Technika cięcia. Proszę Państwa, zawsze jak tniemy to pod skosem, spadek zawsze w przeciwną stronę do kąta, ponieważ winorość charakteryzuje się silnym płaczem łozy. Niezależnie od tego, czy będziecie ciąć w lipcu, przepraszam, nie w lipcu, tylko w lutym, czy w kwietniu, zawsze ten płacz będzie. Czyli tak płaczą, do tego stopnia mogą płakać, zalewają nam wszystkie pąki. Te pąki o na tym czopie na pewno się nie rozwiną. Ale to świadczy o tym, bo to jest krzew w drugim roku, jak dobrze był rozbudowany system korzeniowy i zgromadził tyle wody i składników pokarmowych. To jest bardzo istotne. Jeżeli mamy stare krzewy, często wiele osób dzwoni do mnie, pyta, jak odmłodzić stary krzew. No generalnie jest to trudne zadanie. Lepiej go wyrwać, posadzić nowy. Ponieważ jeżeli restrykcyjnie, mocno zetniemy wiele elementów wieloletnich. Elementów wieloletnich krzewu. Taki krzew musi odchorować, mówiąc tak kolokwialnie, 2-3 lata zanim zacznie owocować. Stare krzewy tniemy zawsze wiosną, bo jeśli zetniemy go jesienią, to proszę zwrócić uwagę, jaka jest olbrzymia rana i transpiracja. Tak krzew obcięty jesienią jest bardziej podatny na przemrożenie niż wiosną, bo tutaj powstał kalus, który ładnie się na tyle sklepił wiosną. Cięcie krótkie, cięcie średnie i długie, nie będziemy o tym mówić. Formy prowadzenia na głowę, tradycyjna w krajach winniczych, u nas rzadziej stosowana. Tak wyglądają krzewy. Pojedynczy sznur gujota, jednoramienny sznur gujota, często stosowany z długim cięciem, łozą wymienną. Tak wygląda. Nie będziemy o tym mówić, bo już u mnie koleżanka ugania. Dobrze. I formy przez zabiegi pielęgnacyjne. Proszę Państwa, przymrozki wiosenne i cięcie.
Zawsze jak tniemy, to pozostawiamy odpowiednią liczbę pędów, ale musimy mieć na uwadze i wyciąć odpowiednią, pozostawić odpowiednią liczbę pędów. Pasierby usuwamy. Jeżeli nam winorość wyrośnie poza rusztowanie, górę ścinamy. Tego już nie będziemy mówić. Przerzedzanie. Wspominał pan prezes Pochocki, że to jest podstawowy zabieg. Nie możemy przeciążać krzewu, bo to się niekorzystnie odbije na jakości wina. Liście możemy usuwać w okolicach gron. Glebę możemy ugór mechaniczny, ugór herbicydowy, ale musimy uważać na uszkodzenia, bo to jest gatunek bardzo podatny. Możemy ściółkować, możemy rośliny okrywowe stosować, nawożenie. Nawożenie, winorość generalnie powiem, jest bardzo wrażliwa na niedobór magnezu, żelaza, siarki. Ochrona przed chorobami. No niewątpliwie państwo pytaliście pana Kąpka o ochronę, o liczbę zabiegów. Generalnie jeżeli prowadzimy winnicę, to z roku na rok problem z chorobami będzie się pogłębiał. Niezależnie od tego, czy to będzie odmiana totalnie odporna, czy średnio odporna, z praktyki wiem, że trzeba ją, no niestety, tą ochronę stosować. Przede wszystkim mośniak prawdziwy, mośniak rzekomy, szara pleśń, szkodniki, Calepitrimerus vitis i szpeciele, bardzo dużo problemów jest, odpowiednia faza fenologiczna, musimy tutaj zastosować odpowiednie zabiegi, ale tutaj na tym zdjęciu mamy pszczoły i osy. Też robią wiele szkód, wiele szkód. Proszę państwa, również pojawia się Drosophila melanogaster, czyli muszka owocowa, ale Drosophila Suzuki też lada sezon będziemy mieć z tym problemy. Robiliśmy ocenę w tym roku w winnicy taką naprawdę szczegółową. Odławialiśmy szkodniki po to, żeby zidentyfikować, czy jest Drosophila Suzuki, czy nie. Całe szczęście nie ma jej, ale trzeba się liczyć z tym, że będzie, to będzie olbrzymi problem. Na razie jej nie ma, ale proszę zwrócić uwagę, ile tutaj różnych szkodników się łapie na te łapki salmonowe. Dziękuję za uwagę.